Siema, co ja nie umiałem otworzyć? Ja to już widziałem, siema. Cześć, witam. Jak tam, powiedz? Co naprawiasz? Powiedz, co to za sprzęcior jest? CFO, to 500K. O. Tu jakieś problemy były z biegami i tak dalej. No się okazało, napędy, że za nie mogły, ale już jest wszystko opanowane. Części jak są, to można coś zawsze wymodzić. Test CF Moto 500 2010 rok. To jest test tego, co naprawiałeś? Dobre. Okiem liczny producent, gdzie ty jest? Tu coś jest. Tu prawda? No. O kurde, ja tyle stoję. Tu. Dziękuję bardzo. I serwis ogarnięty. CF Moto 500 2010 rok. Powiedz mi, a który rok to jest tego CF Moto 500? Kurczę, one szły w którym? 10. To już ma 12 latek. No, 10, 12. Ale ten akurat jest bardzo zadbany. Parę lat wstecz ten klient go kupił używkę. Przejechał się raz. I to był jego jedyny raz i stanął. A się okazało, że ktoś na sztukę silnik złożył i go sprzedał, nie? No a goście przejechał, no nie był świadom, dał mu trochę ognia, no i stanął na wale, no i dostał nowy wał, nowy cylinder, nowe wszystko. I teraz po 8 latach wrócił, no z takimi tam drobiazgami tak naprawdę. Czyli 8 lat? Dokładnie. Po takim generalnym remoncie, jak mu wał, robiłem wszystko i nawet tak mówi, o chyba mój pan mi robił tego kładem. No ja zawsze tu robiłem, mówię i tak. A ile ma przejechane on? Chyba niewiele. 7000, 8. 7008 km. No to gdzie mniej? 3700. 3700. No, także to w ogóle nie jeździło. No tak. To w ogóle nie jeździło. No ale zobacz, patrz, CF Moto, starszy model, 2010 rok, 12 no. lat. Jeszcze ma fabryczne opony, także no to świadczy o tym, że faktycznie nie jeździ, nie? No ale zjechane są, no to no, wiesz. No to przez tyle lat, to przeważnie w dwa sezony się opony zjeżdża, nie? No. To wiadomo, że to jest już wyznacznikiem, jak ten klient jeździ. Od takiego by warto było kupić, tak? Później maszynę. Jak coś się dzieje... Ciekawe, ile teraz taki wart jest? Za ile takiego teraz? Przez 12, 15?
No popatrz, jeszcze to w cenie, nie? No bo przypuśćmy teraz... I zarejestrowany. Nówka z 500, przypuśćmy teraz kosztuje w granicach 520, dajmy na to, bo teraz już 500 modelu nie ma. Jest 520, no to kosztuje w granicach 32. No to ten, no tak pół wartości jest... Jest wart, nie? Z tym silnikiem, na przykład Linhai sobie pożyczył od CF-ki silnik. Bo to silniki były bardzo pancerne, ja to tak je nazwałem, takimi wołami trochę roboczymi, bo one może w przeprawę jakąś tam konkretną się nie nadawały, bo były jednak za słabe te 500-ki, ale zahaczyć mu przyczepkę i żeby robił coś na działce, niezastąpiony, nie? To maszyna taka naprawdę dobra, nie? O, jesteśmy na salon Maz motocykle i kłady. No, 500-teczka Linhai, proszę bardzo. Z tym silnikiem właśnie, co tam mam na warsztacie. No jest różnica w designie, nie? Między tamtym na warsztacie, a tym. Ale z drugiej strony, spójrzmy teraz wersję nowszą, 520, no to tam Mercedes podług tego, nie? No tak. No ale cenowo tam trzeba też coś dorzucić wtedy, nie? No bo ten widzę 28 ma teraz cenę, nie wiem czy tam coś się 28 tysięcy. Nie wiem czy coś się zmieniło, czy nie w tym momencie, ale... A powiedz, jaką maksymalną prędkość jakby się go odblokowało? To... Linhai około 80 na godzinę, więcej nie. Więcej nie poleci, nie? Więcej nie, on jest przygotowany. A zablokowany jest pewno 6 dych, co? Zablokowany 6 dych to tak w standardzie było. No. A odblokować wy wtedy możecie to odblokować? Tak, nie ma problemu, to też robimy, także... Tak? I jaki koszt odblokowania? No różnie, w zależności gdzie są blokady, bo w Linhaiach akurat są bardziej mechaniczne, czyli tu jest koszt w granicach dwóch, tam maksymalnie 300. A w tamtych, no to już niestety jest ingerencja w komputer, trzeba sterownik inny wgrać i tak dalej, no to tam już są koszta od 500 zwyż, nie? Aha. No i to nie... Ale idzie to zrobić. Ale patrz ty, też... na alusach to wszystko jest. Tak, jest na alusach, także... Nie no, naprawdę. Powiem ci, że zacnie to wygląda. Tak, tam to... też wszystko na alusach. Tak, no CF Moto, no to już... No jednak CF Moto to taki design ma dużo, dużo lepszy, nie? To tam już nie ma co tutaj... Ale widzę, że te wszystkie 1800-ki wam zeszły, nie macie? Zeszło, tak, nawet jednego mieliśmy wirtualnie przez chwilę, bo też już klient chciał, a nie mieliśmy jeszcze i poszedł. Czyli widzicie, nawet nie mogę wam CF Moto ograć, tak są... I tysiączek, i 850. Tak są wychwytywane. 850 to dwie w ostatnim czasie gdzieś tam nawet pofrunęły. No mówię, jedna wirtualnie tak poszła. A no z najmocniejszego teraz to mamy 625, nie? Z tego właśnie tej nowej wersji. A ile 625 kosztuje? Koło chyba 40. Gdzieś tak plus minus. Ale to by trzeba było z Andrzejem dokładnie, bo nie pamiętam. Okej. Te ceny się zmieniają jak w kalejdoskopie niestety. Także to... Bo sprzedajemy CF Moto. To jeszcze jest do wzięcia, tam to się sprzedało. Siema. Cześć. No widzę, że te CF Moto to idą tu jak świeże bułki. I te 1850. Tak, i tamta też poszła dzisiaj. Coś ty. Tak. Dobra, i tam to jest ile pojemność? 520. No właśnie takie porównanie robiłem. Tam z 2010 roku to co na warsztacie jest, nie? Przebieg no może ma niedużo, niecałe 4000, nie? Ale to są zacne... Kłady i się długo, kurczę, utrzymują. To nie jest, że kupisz na sezon, na dwa, tylko po prostu na lata, nie? Tak. I nawet mówi tu kolega, że nawet warto go odkupić od tego gościa, no, jakby sprzedawał. Jest, nie? No, a 8 lat temu był remont silnika robiony, no. Nie? Że pancerne silniki podobno. No wiadomo, no te nowsze, no to już tam design lepszy, nie? Czyli kurczę, ja tu nie mam co nagrywać, Andrzej. Co tylko przyjeżdżam, to tutaj nie ma tych kładów. Większa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.